La 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 la. Poczekamy teraz na efekt końcowy. Hejko, witajcie! Kolejny odcinek, na który wszyscy czekali. Dzisiaj obrabiam wasze zdjęcia. Oh yeah! Bez zbędnego większego wstępu lecimy z tematem. Samochodzik na parkingu, wśród samochodów i butelki po piwach. Parametry są w porządku, nie są jakieś przesadzone, ładnie naświetlone jak na te warunki. Mi się podoba i też ładnie skadrowane. Tu trochę rozjaśnimy, oczywiście muszę zrobić lens correction. Proszę bardzo. Czy to spłaszczyłam za bardzo? Taki się mniejszy zrobił ten samochód. Dobra, niech będzie. Pobawimy się krzywą. Ja uwielbiam oglądać te wszystkie poradniki na YouTubie, jak ktoś uczy używania krzywych i mówi tak. Tu macie krzywą, zaznaczacie w tych trzech miejscach kropki i dalej się bawcie. Koniec kursu 200 zł. Trochę ma racji w tym, że trzeba się tym bawić, no ale bez przesady, ludzie. Nie chcę też przesadzić z tą jasnością na tym zdjęciu, żeby jakiś kontrast też był. Jednak delikatny szum jest, więc usuniemy ten szum, ale nie tym najnowszym noise denoiser, tylko tak tradycyjnie bardziej. I może faktycznie troszeczkę bardziej ściemnie to zdjęcie, żeby było na takie nocne, a nie takie nienocne. Teraz tak, idziemy w klimaty niebiesko-zielone. Bo tu macie, kochani, tak. Białe, czerwone, zielone, niebieskie cienie. Nasz świat składa się z trzech barw. I to są właśnie barwy czerwone, zielone i niebieskie. A wszystkie inne barwy to jest miks tych barw. Tak powstał świat. O! O! Super mi się niebo teraz ściemniło. Tu dam cienie bardziej w tą stronę. Użyjemy narzędzie o nazwie Radial Gradient i zrobimy taki ala cień pod tym samochodem. O, jakby to był tak oświetlony. Kontraścik. Pięknie. Zaznaczymy teraz samochód, ale tym narzędziem, bo jakby zrobiła Subject Select, czy Select Subject, to możliwe, żeby zaznaczyło mi też inne rzeczy, a mnie interesuje tylko ten samochód. Potem jak skończę kolorować to w Lightroomie, no to przejdziemy do Photoshopa i pousuwamy te wszystkie samochody, zobaczycie jak to będzie ładnie wyglądać. Dlaczego nie zaznaczyliśmy tej opony? To też jest element tego samochodu. Jak wydarzy wam się taka sytuacja, wtedy tutaj dajecie taki plusiczek, dodaj maskę i bierzecie po prostu na przykład zwykły pędzelek i tą część, co on wam nie ogarnął, po prostu zaznaczacie. I tu jest też jakaś część oponki. Reszta jest ok. I teraz troszkę rozjaśnimy ten samochodzik. Spróbuję teraz zaznaczyć. To całe jej troszeczkę zmniejszyć. Tak, zróbmy w ten sposób. Dobra, i w takiej formie bym zostawiła ten samochód i teraz dajemy to do Photoshopa i czyścimy tą imprezę. Ubierzemy najpierw tą całość z samochodem i buteleczką i pomału sobie wszystko usuniemy. I dla wszystkich ludzi, którzy lubią się czepiać różnych rzeczy, rejestracja nie jest daną osobową, więc spokojnie mogę ją wam tutaj pokazywać. Patrzcie, o. Jedyne, co mi właśnie brakuje w tym zdjęciu, to takich właśnie drugoplanowych świateł, jakieś właśnie bokechy, jakieś, to jest chyba stacja benzynowa, nie? Jakichś takich właśnie światełek, światełeczków. No ale takie w takiej formie też jest fajne. Tego komina nie będę usuwać, bo mi się on w tym zdjęciu tak podoba. Co mi tutaj zaproponujesz? O! Proszę bardzo, każda sztuczna inteligencja czasami jest fajna. Może być coś takiego. Zgadzam się. No i butelki usuwamy, nie ma imprezy.
jeszcze tego pana tutaj usunę, jakoś mi tutaj, żeby ten samochodzik był pusty. Kolejna rzecz, którą jeszcze dokończę, to są takie mini refleksy, które no nie są tutaj ładne, ale dzięki temu, że tak pousuwam, będzie to przyjemniejsze według mnie w odbiorze. Łyczek kawki. Z góry dziękuję wszystkim, co mi kawkę ostatnio postawili. Jest dobrze. Akceptuję to w takiej formie, wy też to musicie zaakceptować, nie ma innej opcji. I teraz, kochani, patrzcie. Zdjęcie przed i zaraz wam pokażę zdjęcie... Nie, to zdjęcie po. Zdjęcie przed i zdjęcie po. Liczę na waszą opinię w komentarzach, mi się takie zdjęcie w takiej formie podoba. Dajcie znać, czy wam też ta obróbka leży, a my przechodzimy do zdjęcia numer 2. Zdjęcie numer 2, zdjęcie wiatraków w Koszutach między Kurnikiem a Środą Wielkopolską. Pozdrawiam sąsiada, który właśnie wysłał mi to zdjęcie. I powiem tak, to zdjęcie jest na tyle ładne, że ja nie wiem, co ja mam z nim zrobić, żeby było lepsze. Bo ja bym teoretycznie mogła zakończyć obróbkę na tym, że delikatnie to rozjaśnię, dam kontrast, troszeczkę saturacji i jest piękne zdjęcie. Ale wy liczycie, że ja zrobię coś bardziej fancy z tego, nie? Mhm. Spróbujemy zrobić coś... taki vintage może. No i też tu jest jakiś samochodzik. To nie wiem, czy to jest kałuża, bo tam jezioro nie ma. To jest chyba kałuża po jakiejś ulewie. Ale fajne, dobra. Wyrównamy to zdjęcie, żeby było z horyzontem równe. Najpierw korekta obiektywu. O, Team Sony. Witamy. Sąsiad wie, co dobre. Lub sąsiadka. No to, co już tutaj włożyłam, to niech to zostanie. Jak teraz wygląda styl vintage? Może troszkę saturację w dół. Clarity. I te cienie nasze. Jak to mówi klasyk, zróbcie dwie kropki i się bawcie, no to właśnie tak robimy. Ty, a może coś takiego bardziej, bardzo brzydkie. Zdecydowanie zdjęcie przed było mi wtedy ładniejsze. Może tak. Klikam literkę M. I tutaj nasze bajor to troszeczkę przyciemnie, dam, żeby było bardziej niebieskie, żeby miało kolor wody. I tyle. I trochę bardziej saturacji. O, proszę, może tak? O, pokażę wam nową funkcję w Lightroomie. Można zaznaczyć całe niebo jednym przyciskiem. To jest bardzo dobre ułatwienie. Dodajemy tutaj maskę, taki plusik i Select Sky. Zobaczcie. To znaczy mi całe niebo. I to jest o tyle fajne, że nie trzeba się tutaj męczyć z pędzelkiem czy jakimiś innymi narzędziami. On zaznacza niebo jednym przyciskiem. Tylko on musi najpierw je wykryć. No prawie, bo tutaj nie zaznaczę, ale wybaczmy mu to. I zrobimy niebo takie o, fioletowe, nie, zielone. Taki bajkowy styl. Nie, ja lubię, jak niebo jest takie, jakie jest. Zaznaczymy wiatraki. Najpierw jeden, potem drugi. Wow. Nie, trochę za ciemne. Trochę żółtego. Może w ten sposób. Czy to już jest taki klimat vintage, czy jeszcze nie bardzo? Aha, nie. Idziemy bardziej w cieplejsze barwy, nie zimne. To wiecie, Lightroom to też jest zabawa, nie? Ale później im dłużej się bawicie w Lightroomie, tym więcej wiecie, do czego dane przyciski służą i możecie bardziej kombinować z taką obróbką. Nam się rozjaśniło troszeczkę nasze jezioro Bajoro. Powiem wam, no mi się podobała bardziej wersja przed. Nawet nie widać dużej różnicy. Dobra, zostawiam to w takiej formie. Jeszcze w tym zdjęciu to ja bym usunęła tutaj ten słup wysokiego napięcia. Tutaj są jakieś pioruchrony. Tutaj samo pioruchrony? Pioruchrony? Niepotrzebna to była aż tak skomplikowana obróbka, ale macie, może coś dzięki temu się nauczyliście. A teraz wisienka na torcie, zdjęcie numer 3.
Proszę bardzo, zdjęcie perfumka. I powiem tak, to zdjęcie na początku, jak je zobaczyłam, mi się bardzo spodobało, a potem im dłużej na nie patrzyłam, to miałam coraz większe takie... Nie wiedziałam, jak do tego zdjęcia podejść, ale w końcu wymyśliłam. Jeśli chodzi o parametry tego zdjęcia, duży czas naświetlania, także ja podejrzewam, że to było robione na zewnątrz, pod światło, naturalne, tak? Zgadłam? Nie znam się za bardzo na zdjęciach produktowych, też takich zdjęć nie robię, ale widziałam właśnie, że zdjęcia produktowe tego typu, tym bardziej ze szkła, potrzebują mieć fajne tło, bo one są przeźroczyste i tak naprawdę tło w takich zdjęciach robi robotę, a tutaj mamy położone coś szklanego na ręce i to troszkę komplikuje sytuację, ale spróbujemy coś z tym zrobić. I nie wiem, czy to zdjęcie wygląda ekskluzywnie, bo chodzi o to, że perfumy to jest taki produkt ekskluzywny i trzeba go pokazać jakoś tak, wiecie, na bogato, nie? A to nie wygląda, jakby to było na bogato, tylko jakby ktoś go wyjął tak naprawdę z kieszeni. Dobra, mam, zrobiłem zdjęcie i idę dalej, nie? To tak na przyszłość wszystkie szklane rzeczy, jakieś szklanki, jakieś wazony tego typu, to trzeba zadbać o to, żeby tło było dobre i wtedy nam wszystko tutaj ładnie wyjdzie. Ej, co teraz mam z tobą zrobić? Na pewno rozjaśnimy to zdjęcie trochę. Zrobimy troszeczkę temperaturę mniejszą. Ale nie za bardzo, ponieważ to jest pełne słońce. Saturację troszeczkę w dół ściągnę. A jeszcze jedna rzecz właśnie teraz widzę. Też zdjęcia produktowe ważne, kochane, żeby wyczyścić. Teraz ja spróbuję, żeby troszeczkę mniej rączki było widać, delikatnie to wykadrować, może w ten sposób. Zaznaczę, kochany, twoje palce i zrobię je takie mniej, zejdę z saturacji z tych palców, o, żeby wyglądało takie bardziej jak skóra. Zaznaczę teraz nasz perfumik, obiekt, cyk, 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 bla, 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 bla. Dobra. I taka ciekawostka, bo ja tego nie wiedziałam, że właśnie też zwrócił mi się uwagę ten tutaj, ten wężyk i okazało się, że właśnie w tych wszystkich zdjęciach perfum te wężyki są. Bo ja na początku chciałam to usuwać. Widzicie? No jednak człowiek się cały życie czegoś uczy. Zielone cienie. O, zobaczcie, zobaczcie. Może pójdziemy w tę stronę, ale nie, nie tak mocno. Aqua zieloności, troszeczkę shadows może ściemnię cię. Jeszcze bardziej ten perfum taki jest bardziej widoczny niż to. Dobra. Wejdziemy do moich ulubionych kółeczek. Gdzie było zaznaczenie naszego perfumu? To byłeś ty. Kontrastujmy cię, kontrastujmy cię. Dam to teraz do Photoshopa i tam zrobimy kolejną magię. Teraz usuniemy na przykład ten numer, oczywiście sztuczną inteligencją, żeby było szybciej, a potem pokażę wam inną funkcję w Photoshopie, żeby nie było, że ja potrafię używać w Photoshopie tylko jednej funkcji, tej właśnie AI. Potrafię więcej rzeczy. Tak do wszystkich osób, które mówią, że ja za dużo macham rękami. To dla was. No dobra, zróbmy coś takiego. Ty nie, bo ja muszę to zrobić właśnie w ten sposób. Dobra, tu mi jeszcze to poprawi. Uwaga! Dublujemy warstwę. Powiel warstwę, o. Powielamy warstwę. To my odhaczamy, żeby nie była widoczna. Zaznaczamy warstwę pod spodem. Filtr rozmycie i rozmycie gaussowskie. I rozmywamy troszeczkę zdjęcie. Dobra, może być tak, tak. Następnie otwieramy naszą widoczną warstwę. Dodajemy maskę, pędzelek. Ważne, żeby tu był kolor czarny. I delikatnie całe tło zaznaczamy. Na przykład ja najechałam niepotrzebnie na to, troszeczkę na to. Proszę bardzo. I teraz według mnie perfumik wygląda tak bardziej dostojnie. Tak według mnie.
tak to zdjęcie wyglądało przed i tak to zdjęcie wygląda po. A jeśli chcecie, bym w kolejnym odcinku obrobiła Wasze zdjęcia, to w opisie tego filmu dowiecie się, jak to zrobić. I błagam Was, wysyłajcie mi te zdjęcia w RAW-ie. Błagam w RAW-ie.